Myślicie sobie, że to ojciec po kilku latach wrócił z mlekiem. I można to tak powiedzieć z jednego prostego względu. Ja mogę odgrywać rolę przysłowiowego ojca, a ta gra może odgrywać rolę przysłowiowego mleka. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na... Już nawet nie zliczę, który powrót do Zagrajmy w Crash Bandicoot 4 It's About Time, albo u nas na polskie Najwyższy Czas. Moi drodzy, naprawdę nie jestem w stanie wam zliczyć, ile razy ja do tej gry wróciłem, ponieważ już trochę razy miałem tych powrotów, no nie? Ale no, ta gra chodzi za mną dosłownie za każdym razem i za każdym razem mam z tyłu głowy, że hej, skończ w końcu tę grę. Miej to w końcu z głowy. Więc podejmuję się i kontynuujemy dalej tą przygodę, jakby to można było powiedzieć. A więc, moi drodzy, poprzednim razem robiliśmy orbitę Bermuguli. A przynajmniej tak mi się wydaje, że robiliśmy chyba ten świat. Ale o ile pamięć mnie nie myli, to przed tym światem jeszcze robiliśmy... wymiar Egipus, na pewno. I nie wiem, nie mam pewności, czy czasem jeszcze w poprzedniej sesji nie zrobiliśmy wymiaru 11, tak więc bezpiecznie powiem, że w poprzedniej sesji zrobiliśmy właśnie te trzy światy, czyli wymiar Egipus, wymiar 11 oraz orbitę Bermugulia. A raczej Bermuguli. Ale wiadomo, chciałem jakoś to odmienić, no niestety nie wyszło, trudno się mówi. I nagrywam to dla wtajemniczonych lub niewtajemniczonych 21 lipca 2022 roku. I no, jutro prawdopodobnie będziecie widzieli pierwsze dwa odcinki z tej sesji, no nie? Tak więc wymiar Gastro to jest nasz następny świat i zarazem przedostatni. I według oczywiście zasady będziemy lecieli z tą gierką w poziomy na odwrót, ponieważ tylko one nam zostały, nie licząc oczywiście reliktów. A propos reliktów, to tak ogólnie mój save wygląda, no nie? Dalej mam 19 platynowych, dalej mam w zasadzie nie zdobyłem większości tych klejnotów na odwrót. Ale co jest bardziej przerażające, to to, że mój save, teraz będziecie mieli tutaj prawdopodobnie screen już po skończonej nagrywce, ale tyle ma właśnie godzin ten mój save. Masakra w ogóle, kiedy ja skończę tę grę, może mi się uda w tym roku zrobić te 106%, trzymam za siebie kciuki. Dobra, bez zbędnego przedłużania, bieg po przekąski, lecimy teraz w poziom na odwrót. Mam nadzieję, że pójdzie nam bardzo fajnie, przynajmniej taką mam kurcze pieczone nadzieję, a nadzieja matką głupich, jak to się mówi. No dobra, jesteśmy w takim razie sobie w poziomiku i teraz możemy dostrzec to, że w tym poziomie mamy bardziej perspektywę podwodną, a nie jeżeli ten... jakaś odwrócona perspektywa, w sensie wiecie, odbicie lustrzane i tak dalej. Tak więc... oczywiście standardowo musimy tutaj sobie zbierać owoce Bumpa, nie owoce Wampa, tylko Bumpa, ponieważ w poziomach na odwrót to nie mamy niestety naszych klasycznych owoców Wampa. No cóż, trudno się mówi. Ja niestety nie znam lokalizacji tych ukrytych klejnotów, a więc może być niestety problem, jeżeli chodzi o ten poziom, ale myślę, że sobie damy jakoś radę. Na razie idzie całkiem spoko, tak przynajmniej mi się wydaje. Na razie nie jest jakoś źle. Chyba, że kurde ten klejnocik będzie gdzieś na wierzchu, to będzie spoko wtedy. O, tam mamy CTR, tylko że bardziej odwrócone jako RTC, można by powiedzieć. Jej, 96 życie, super, fajnie. O, i mamy tutaj naszą maskę. Abrakadabra! Zwolnimy sobie. Chociaż nie, dobra, jeszcze nie polecimy. Trochę bym się za bardzo pośpieszył. Teraz możemy sobie zwolnić, na przykład. O! No jednak nie do końca, bo trochę za wolno mi to poszło. W ogóle ile mamy skrzynek? 116. 16 na 171.
Czemu ja tak wcześniej nie zrobiłem? Weźcie mi powiedzcie. Dlaczego ja tak wcześniej nie uczyniłem? Dobra, ogólnie nie będziemy się śpieszyć, ponieważ ten, kto się śpieszy, to się wiadomo, że diabeł cieszy, a ja nie mam zamiaru dawać satysfakcji diabłu, więc po prostu będziemy sobie lecieli powolutku. Nas nie dogoniat, jak to się mówi, nas nic nie śpieszy. Nie jesteśmy jak Sonic, do którego też wypadałoby wrócić. Boże, tyle tych serii mi się teraz namnożyło, że to jest masakra, no nie? No tylu serii będę musiał wrócić, no ale no trudno. To są właśnie konsekwencje tego, że zapowiada się tyle serii, a potem jest co jest. A, tutaj TNT było, dobra. Ja przez chwilę nie widziałem tego odliczania. I tak, zgasiłem sobie to światło, ponieważ no kurde jest dzień, a ja za dnia nie będę kurde z zapalonym światłem grał. A wiecie co, zrestartuję poziom. Dojdę do tego miejsca i zrestartuję, bo kurde trochę mi szkoda tracić już klejnocika za te trzy... wiecie, żeby nie mieć tych trzech śmierci na liczniku, no nie? Tak więc czekaj ta chwilę, ja zaraz to na spokojnie nadrobię. Ja się nigdzie nie śpieszę, myślę, że chyba wy też. No i jestem z powrotem, moi drodzy. Tak więc teraz spróbujmy raz jeszcze zrobić to tylko na zasadzie perfect runu, no nie? Byleby po prostu... O. No i picobello, o to chodziło. Mogłem tak od razu zrobić, ale nie pomyślałem oczywiście, żeby tak uczynić, tylko chciałem trochę na pałę grać. A granie na pałę, wiecie jak się kończy. Granie na pałę kończy się właśnie w taki sam sposób, jak ja to wtedy zrobiłem, czyli po prostu w beznadziejny. O, 97 żyć już mamy? Kurde, ładnie. Może za niedługo zapełnimy ten pasek owocami bumpa, żeby mieć te trzy klejnociki za owoce. Byłoby fajnie. Nie no, poszło kurde ładnie. To mi się bardzo spodobało, co tutaj się wydarzyło teraz. To poszło perfekcyjnie, nawet bym powiedział. I kurczę, fajny jest soundtrack ogólnie, grafika tego, tej wersji tego poziomu oczywiście na odwrót. Naprawdę, czuć taką solidność ze strony twórców. Zawsze to będę chwalił zresztą. Teraz tak. Co ja tu mam zrobić? A, już wiem chyba. Nie wiem. Nie wiem, kurde, wydawało mi się, że wiem. Co tutaj trzeba zrobić? Jak to trzeba zrobić przede wszystkim? To jest dobre pytanie, na które ja póki co nie znam odpowiedzi. To jest straszne. Dobra, moi drodzy, jestem z powrotem. Jestem cymbałem, ponieważ nie ogarnąłem, że tutaj na dole jest platforma. Tak więc sorry, Winnetu. Sorry bardzo. O, i mamy pierwszy ten odwrócony klejnocik, bardzo fajnie. Tak więc sorry za mój taki trochę nieogar, bo naprawdę, szczerze naprawdę nie zauważyłem tej platformy, dlatego, no mówię, nie mam problemu przeprosić za trochę wpadkę taką małą, nawet nie małą, a trochę dużą, bo dla mnie to jest trochę ogromna wpadka, jeżeli ja czegoś takiego nie widzę. I dobra, lecimy dalej z koksem. Kurde! Ajajaj! To było słabe, to było bardzo, bardzo, bardzo słabe.
Dobra, ładnie poszło. 103 na 171, czyli zaraz będziemy mieli... A, zaraz w sumie będziemy mieli, kurczę, tego. Jak to się mówi? Drugi kryształ, ten odwrócony za owoce Bumpa. Kurcze pieczone! Kurczaczki pieczone, no to coś czuję, że mogę się pożegnać z klejnotem za niezginięcie 3 razy. Bo na pewno jego nie dostanę już. Podejrzewam, że za niedługo znowu gdzieś padnę. W głupi sposób właśnie. Tak więc dobra, machamy na to ręką. Skupiamy się teraz na tych innych klejnotach. Ale masakra, kurcze pieczone, powiem wam szczerze. Coś czułem, że mi się nie uda, ale no trochę bardziej chciałem w siebie uwierzyć, chociaż raz do tej serii. Nie to, żebym w ogóle w siebie nie wierzył. No ale wiecie, jak to jest. No i elegancko. Mamy teraz drugi klejnot za owoce Bumpa. Tak więc, tak wygląda nasz stan. 6 zgonów, kurczę. No lepsze to niż żebym miał, nie wiem, 20, ale no z drugiej strony, kurczę, mogłem tego też uniknąć, aczkolwiek no niestety nie zawsze się tak da. Teraz zobaczmy, jak nam pójdzie runda bonusowa, tego się też bardzo obawiam. No właśnie, trochę nie ogarnąłem petardy. O to chodziło, moi drodzy, o to chodziło. Tak właśnie mieliśmy się tutaj dostać. I teraz zium, zium, zium i zium. Dokładnie tak. Teraz jesteśmy tutaj. I o to chodziło. Musiałem troszeczkę poćwiczyć sobie w tę rundę bonusową, dlatego trochę mnie nie było, jak to się mówi. Ale już jestem. Ale już jestem i mam się chyba dobrze. Tu nic nie było już u góry? Nic nie widzę. Nic nie widzę, jak to się mówi. A, tutaj są jeszcze skrzynki z nitro. Okej. No i zajebiście, kurde. 38 na 38. Bardzo ładnie poszło. No musiałem sobie trochę przyćwiczyć tę rundę bonusową na metodzie oczywiście prób i błędów. No i się udało, jak najbardziej tak. Hahaha, ale strollowałem. I po raz kolejny trollos wleciał na pełnej. Oj, wait a second. Dobra. Lecimy w dół. Lecimy, nie śpimy. A, tam widzicie? Kurde, co było? Patrzcie, co tutaj jest. Właśnie, kurcze pieczone. Ukryty klejnot tutaj mamy. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Dobrze, że ja to odkryłem. No to już mamy w sumie 4 klejnoty zdobyte na bank. 4 z 6. Bo jeszcze nie wiadomo, czy będziemy mieli 100% za skrzynki, no nie? Może się uda mieć 100% za skrzynki, to już wtedy będziemy mieli prosty klejnot do, jak to się mówi, do powrotu, no nie? Pyk, pyk, elegancko, dobrze. Dobrze, fest. Jo, będziemy mieli 100%. Patrzcie na to w ogóle, chyba. Nie, no mamy 100%, normalnie. Dobrze. Znaczy, nie mamy 100%, bo nie mamy tego. Tego za, żeby 3 razy nie zginąć. Ale tak, to nam bardzo ładnie poszło. Maksymalnie 3 śmierci. Przeszła przyszłość. Aha, to niezły, kurde, skin. Przeszła przyszłość.
Okej, okay. Ma to sens, nie? Ma to sens. No to tak, jeden klejnocik, tutaj jesteśmy w plecy. Teraz tu mamy godzinę szczytu. Taśmy z retrospekcjami, no to my tym się nie interesujemy, bo już dawno mamy to zrobione. I teraz w ogóle sprawdźmy, jak te nasze skórki wyglądają. Tutaj nam brakuje 4 skórek. Ale z kolei u Crash już tylko 3 nam będzie brakować. I będziemy mieli wszystkie skiny z całej tej gierki, no nie? Bardzo fajnie, to mi się podoba. No to co, dalej chyba kokosem, bandikutosem będziemy grali. W sumie zastanawiam się, jaki skin jej dać. Balonik. A, dobra, damy jej ten. Ale teraz, żeby nie było, że Crash będzie gorszy, to Crashowi teraz damy troszeczkę 5 minut. Crash, dostajesz ode mnie 5 minut. I lecimy teraz na godzinę szczytu, na odwrót. Chociaż nie, poczekajcie, bo to jest poziom Dingo Dyla. Ale chyba Crash będzie miał też swoje 5 minut tam, z tego co pamiętam, więc... No dobra, okej, okay, zobaczymy, zobaczymy co i jak. Może nam się uda zrobić tutaj 100% i mieć wszystkie klejnoty. To by było fajne. Nie będę tego ukrywał. Let's see if these tall poppies know how to smoke a steak. Okej, okay, czyli mamy teraz 441 skrzynek. Łocie, sunę. Łore ty kotlety, ile my tu do zbierania mamy? Panie, kolego, jak to się mówi? Mam nadzieję, że tutaj nie będzie akcji z pominięciem chociażby jednej skrzynki, no nie? Kurczę, jak ja dawno tym Dingo Dylem nie grałem. Masakra, ale stęskniłem się trochę. Powiem wam szczerze, tak w zupełności szczerze, że się trochę stęskniłem za tym Crashem 4 jednak. Fajnie, że co jakiś czas cyklicznie do niego wracam. Mógłbym oczywiście częściej, ale wiadomo, chcę też... może inaczej, szanuję trochę swoje zdrowie psychiczne, bo ta gra potrafi psychicznie wykończyć, uwierzcie mi. A zwłaszcza jak już masz robić platynowe relikty, które tutaj są wymagane, by mieć platynowe trofeum i 106%. Tak więc no, przykro mi. Okej, okay, tam nic nie było. Myślałem, że tam jakaś, nie wiem, sekcja będzie czy cokolwiek. Ale się okazuje, że tam nic nie ma. Trochę z dupy śmierć, no ale no trudno się mówi, no. Trzeba się pogodzić z pewnymi rzeczami. Ale ta śmierć, która miała przed chwilą miejsce, powoduje, że mam ochotę zestartować poziom, ponieważ to już była totalna żenada. I doskoczone, doskoczone, moi drodzy. Teraz tutaj oczywiście ładnie skasowaliśmy tutaj pewnego cwaniaczka. O kurde! Czy to TNT wybuchło? Czy co się z nim stało? Co ja tutaj zrobiłem najlepszego? Przecież ja wyrzuciłem TNT jak gdyby nigdy nic. Dobra, spoko, ale co się z tym TNT stało? W każdym razie. Ty frajerze! Won ode mnie! Won ode mnie! Idź mi z tym! Uciekaj mi z tym nitrem! Ale już! Dokładnie tak! Patrzcie, jak będę z nim leciał, kurde. W ciuciu babkę. Dobra, spytalamy stąd. Chciałem powiedzieć spierdalamy, ale no wyszło mi takie quasi coś. Ponieważ tamten typ z nitrem mnie będzie gonił. A raczej tamten robocik z nitrem. A ja wolę jednak spieprzyć przed nim. I zastanawiam się, co tutaj jest po mojej prawej stronie, bo tam jest jakaś taka platforma dziwna i nie wiem czemu mam wrażenie, jakby tam był ukryty klejnot. A nie, tam jest skrzynka. Ale może tam też coś jest więcej. Trzeba zerknąć. I oczywiście...
I oczywiście owoce Bumpa trzeba też zbierać, because of chcemy mieć klejnociki za nie. I nic tam nie było, kurczę, szkoda, że tam nie było klejnocika. Może gdzieś będzie tutaj za niedługo. Jestem w ogóle ciekaw odnośnie tej lokalizacji tych ukrytych klejnotów w poziomach na odwrót. Bo jak tak sprawdzałem, to niektóre... Jak tak sprawdzałem, to niektóre całkiem... Powiem, że fajne są lokacje. Takie prosto do odgadnięcia, ale niektóre to jest po prostu masakra, żeby się domyśleć, gdzie one mogą być. Oczywiście nitrozyniaki zostawimy sobie. Nitrozyniaki, to nieźle. Zostawimy sobie, dlatego że mamy skrzynkę, która niszczy wszystkie nitra, no nie? Więc tak trochę bez sensu, żebym znowu tam... Dobra, teraz zlatujemy w dół. Dokładnie tak. Teraz tak. I tak. Tu nic nie ma? Nope. Nope, nic nie ma. No ten znowu ciągle o tej knajpie gada. Stary dobry Dingo Dial. No, tak więc zadam wam w sumie takie pytanie, no bo czemu by nie, możemy sobie trochę to na luzie poprowadzić, bo i tak już wszystko co chciałem przekazać, jeżeli chodzi o Crasha 4, zdążyłem to zrobić. A mianowicie, co tam u was? Jak tam wam wakacje mijają? Opowiadajcie, moi drodzy. I w ogóle to, że ja to przeżyłem, to jest cud, no nie? Jest tutaj w ogóle coś po lewej stronie? Tak szybko zerknę, nie wiem czy kamera się oczywiście odwróci. Ale tam wydaje mi się, że w tamtą stronę nie ma żadnej platformy, więc dobra, polecimy już po prostu na prawo. Nie kuśmy losu, bo los chce, żebyśmy trochę pokusili, a potem tracili w beznadziejny sposób życia. A ja nie chcę tracić w beznadziejny sposób żyć. Skończyłem. No, tak więc jak tam wam wakacje lecą? Bo u mnie jest bardzo ładna pogoda. Oczywiście czasami z deszczem, który musi od czasu do czasu popadać. Ale tak jest całkiem wpyte, bym powiedział. Nitro chce nas tutaj dopaść, ale my się nie damy, bo my nie jesteśmy znani z tego, że tracimy w beznadziejny sposób aku-aku. Jeżeli już ktoś ma tracić w beznadziejny sposób aku-aku, to tylko DSP. Ponieważ DSP jest najlepszym zagrajmerem z Crasha Bandicoot 4 w Polsce i w Ameryce. Coś tutaj jest? Wypadałoby sprawdzić. Tak, zanim polecimy dalej, to można zerknąć, czy coś po prawej stronie nie ma. Nie widzę, żeby coś było. Dobra, to lecimy dalej. Niepotrzebnie się wracam. No, ale zawsze warto sobie zobaczyć to i owo. Tu się zaraz, za chwilę okaże, że ja będę miał klejnot za niezginięcie 3 razy. Niż jakiś tam ukryty, czy chociażby, nie wiem, klejnot za same skrzynki. Nie zdziwiłoby mnie to, gdybym w tym poziomie akurat zrobił trochę na odwrót.
Ale no, czasami tak bywa. O-o! Nitrozyniaki mnie gonią. Ma! No to mi się bardzo nie oj, to mi się bardzo nie spodobało. To nie szanuję czegoś takiego i gardzę czymś takim bardzo. W kurwę. Wypad! Tu uderzać w inne nitrozyniaki. O Boże święty, dlaczego? Dobra, mamy pod kontrolą, jest gitara. Może się uda. Trochę musiałem poświęcić aku, no ale no cóż poradzić, taki jest żywot. Byłem w sytuacji bez wyjścia. Dobra, nie chciałem tego w taki sposób zrobić, ale skoro się inaczej nie dało, to trzeba było zrobić to w taki sposób. No trudno się mówi. Dobra, i coś dalej jest? Tu jest winda, okej. Ale tam mi się wydaje, że coś cholera jasna jest i pójdę tam. No tam może być, nie wiem, ukryty klejnot czy coś. Okej, okay. Na razie nic nie widzę takiego. Kurde, za ciemny jest ten poziom. Tu ledwo widzę. No to skoro tutaj nic nie ma, no to po co ja mam tu przyłazić? Bez sensu. Aja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 j
No to teraz mamy sekcję z Tauną. Też tęskniłem za Tauną, nie będę tego ukrywał. I co tam mamy? Co tam mamy? Na razie jeszcze jako tako normalną sekcję. Okej, myślałem, że tutaj na dole jest platforma, bo tak trochę z daleka to wyglądało, jakby coś tu było. Tak więc niestety tutaj nic nie było, szkoda.